Udany, proszę się, że nie powiedziałbym, że jestem taki zadowolony. No tak, w kwalifikacjach Boys Loud w porządku, gorzej w celi 42 w rezerwie, 46 Garmisz, 33 więc Bukul, to był jego najlepszy konkurs. No ale on obejmuje w tej chwili prowadzenie o 90 punktów przed Marko Grigolim. No i teraz popatrzmy, bowiem rozmawia Aleksander Pointer z Adriantem Koplerem i Dawid Kubacki. Jak na tej warunki to rzeczywiście jest dobrze. No, jest dokładnie, to jest 117 metrów, to na razie najdłuższy skok w tej chwili konkursowej. 0,1 punktu dodatkowo dla Dawida Kubackiego, czyli to za niekorzystne warunki, czyli teoretycznie, powtórzmy. Lecią, więc 5 marnych, że się tak wyraźnie, nie zdają tego, co dzieje się. Nawet 0. Bez tej kompensacji. No i o pół punktu wyprzedza Dawid Kubacki, Mackenzie Boyslaw. Tak, to jest taki porównywany poziom w tej chwili między tymi dwoma zawodnikami. Patrząc dzisiaj na rywalizację, wcześniej jest Kenshiro Ito, reprezentant Japonii. Jutro prawie wymocni, bo jutro będzie obchodził swoje 22 urodziny Japończyk. On ma granicę 60 metra. Kęciło i to, 112 i szkoda na Dawida Berentowera, który na czwartym miejscu, no i teraz pierwszą trójką powinien pracować w tej chwili. Reprezentant Japonii, to mówi tylko to. Drugie! To jest pięć! No tak!